Otrzymała Pani pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Czy miała Pani jakieś obawy przed jej przyjęciem? Data mojej pierwszej szczepionki to był 13 maja, to jedynie tego się mogłam obawiać, że coś będzie nie tak. Nie, nie bałam się. Słyszałam od znajomych, że po Pfizerze zwykle są takie objawy, że boli ręka od tej szczepionki przez kolejny dzień i właściwie nic się więcej nie dzieje, także akurat tej szczepionki się w ogóle nie bałam. I nie boję się też następnej dawki, czekam już, bo chcę mieć to już ze sobą i być w pełni zaszczepiona i móc podróżować, spotykać się ze znajomymi i normalnie już korzystać z życia. Należy Pani do jednej z tych grup zawodowych, która została najbardziej poszkodowana przez wprowadzenie obostrzeń. Przypomnijmy, od ponad 200 dni nie było możliwości koncertowania. Nie miała Pani pokusy, żeby podważać wiarygodność informacji o pandemii, na przykład, że jest to spisek polityków, koncernów farmaceutycznych, mediów? Właśnie przed chwilą to policzyłam, że dzisiaj właśnie mija 207 dzień, od kiedy nie możemy występować, nie możemy grać koncertów, bo za chwileczkę będziemy mogli występować na otwartych przestrzeniach tam dla 250 osób. Był tam jakiś taki moment, że w lutym albo w marcu, że ruszyły na chwilę te koncerty, ale realizacja ich była w zasadzie niemożliwa, no bo każdy koncert potrzebuje więcej czasu. Jest etap przygotowania tego koncertu, zabukowania lokalu, w sensie ośrodka kultury albo jakiegoś klubu, hoteli, zebrania zespołu, przeprowadzenia prób i takie włączanie na chwilę niektórych branż, to dla mnie jest kompletnie bez sensu. Powiem Pani, że nie miałam w ogóle takiego jakiegoś pomysłu na to, żeby zanegować, że ta pandemia istnieje, bo podczas tej pandemii i mój mąż chorował, i nasi znajomi, niektórzy bardzo źle przechodzili COVID, niektórych rodziny, członkowie rodzin w ogóle już niestety odeszli też ze względu na powikłania związane z COVID, niestety nie przeżyli. Także dla mnie ten COVID to jest poważna sprawa. Na początku w ogóle wpadłam w straszną panikę, ale wiem, że no, nigdy na pewno tego nie zapomnimy, tej pandemii. No, jesteśmy o wiele ostrożniejsi. Ale no, wierzę w to, że ona istnieje, no bo to się dzieje, dotyka mnie, moich bliskich. Nie miałam w ogóle takiego jakiegoś pomysłu głupiego, żeby zaprzeczyć. Jaki jest Pani stosunek do kampanii wspierającej szczepienia przeciwko COVID-19? Zostałaby Pani twarzą takiej kampanii? Jakoś nie myślałam o tym, żeby zostać twarzą tej kampanii. Uważam, że każdy rozsądny człowiek się zaszczepi, więc nie ma co w ogóle namawiać ludzi do tego. Po prostu szczepimy się i koniec. No. Jak najbardziej jestem za tym, żeby promować te szczepienia. Fajnie, że te szczepionki są darmowe, że każdy może po prostu się zapisać, zadzwonić na tą infolinię, to jest żaden problem, bo od razu tam odbierają Panie te infoliny, nawet dwa razy dzwoniłam. Także serdecznie wszystkich zachęcam do dzwonienia i zabukowania sobie terminów szczepień, bo to jest super prosta sprawa. Dziękuję bardzo za rozmowę. To ja Pani dziękuję bardzo.